Postanowienie zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakłada zawieszenie stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, które zakładają przejście w stan spoczynku sędziów powyżej 65 roku życia. Przywrócenie tych sędziów, którzy już w stan spoczynku zostali przeniesieni, a także wstrzymanie powołań nowych sędziów. Opozycja nie kryje zadowolenia. Premier Mateusz Morawiecki, który przebywa dziś w Brukseli, nie deklaruje, co rząd w tej sprawie postanowi. Mówi, że po analizie dokumentu rząd się do niego ustosunkuje. Natomiast rzecznik prezydenta Błażej Spychalski w rozmowie z radiem RMF stwierdził, że wszystko wskazuje na to, że konieczna będzie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. My teraz dostajemy, właśnie w ostatnich godzinach przyszło zawiadomienie ze strony Trybunału Sprawiedliwości. Tutaj mogę powiedzieć, że na pewno po przeanalizowaniu dokładnym ustosunkujemy się co do tego. To przede wszystkim jest dobra wiadomość dla Polaków, dla mieszkańców Unii Europejskiej i zła wiadomość tak naprawdę dla rządzących, bo mamy w tej chwili wprost wskazane, do czego będzie zobowiązany polski rząd, żeby ta ustawa o Sądzie Najwyższym, wywołująca konsekwencje już od kwietnia tak naprawdę, została wstrzymana i wszystkie skutki, które ze sobą niesie, musiały zostać w tej chwili wstrzymane, zawieszone i czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie przed Trybunałem Sprawiedliwości. To nie Prawo i Sprawiedliwość ma się stosować lub nie do takich czy innych decyzji instytucji międzynarodowych. To jest decyzja rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma co gdybać w tak delikatnej i wrażliwej materii. Myślę, że stanowisko polskiego rządu będzie na pewno wyważone, konkretne, ale odnosić się będzie do szczegółów, do uzasadnienia i na pewno to stanowisko poznamy wnet. Krzysztof Szczerski, pytany o przywrócenie sędziów na swoje stanowiska, sędziów, którzy zostali wcześniej przeniesieni w stan spoczynku, odpowiedział tylko, że prawo nie działa wstecz. Ciekawe jest więc, jaka będzie odpowiedź rządu, jakie działania on podejmie. Ciekawy jest też termin, w jakim Europejski Trybunał wydał postanowienie, na kilka godzin przed ciszą wyborczą, przed niedzielnymi wyborami samorządowymi w Polsce.